Dziś porozmawiajmy o miejscach, w których możemy przypomnieć sobie o koszmarze komunizmu w powojennej Europie Środkowo-Wschodniej. Od czego byśmy zaczęli? Myślę, że zacznijmy od miejsca, o którym w pewnym stopniu już wspom wspominaliśmy, rozmawiając o, rozmawiając o rewolucji 1956 roku, też o którym kiedyś Wspominał kolega Drozdowski w zupełnie innym miejscu i kontekście, ale tak czy owak o miejscu, o którym myślę, że zawsze warto wspominać i zawsze warto zachęcać do jego odwiedzenia, czyli o Terrorhazie, czyli Węgierskim Domu Terroru, który powstał z inicjatywy premiera Węgier, Wiktora Orbana. Muzeum. Znajduje się w Budapeszcie w kamienicy z 1880 roku. W czasie II wojny światowej, wykorzystywany był jako siedziba Krzyżowców, A po II wojnie światowej, został ten budynek zamieniony na siedzibę AVH, czyli Urzędu Bezpieczeństwa Państwa, Policji Politycznej Węgierskiej Republiki. Ludowej. No i e, zarówno w trakcie II wojny światowej, no w zasadzie podczas e, okupacji niemieckiej, ponieważ e, węgierska polityka historyczna no bardzo podkreśla to, że e, do momentu wejścia w e, 1944 roku e, e, Armii niemieckiej, tak, no, że Węgry były niepodległym państwem zarządów Hortiego, tak, no, że później właśnie to jest ten roczny okres, najpierw okupacji hitlerowskiej, kiedy Strzałokrzyżowcy współpracują z Niemcami, tak, no, a później przychodzą z kolei na sowieckich bagnetach komuniści. Tak czy no, zarówno w okresie rządów Strzałokrzyżowców, jak i w okresie Terroru stalinowskiego no było, to, było to miejsce, gdzie przetrzymywano więźniów politycznych. No i w 2002 roku, jak mi pamięć nie zwodzi, zdecydowano właśnie o tym, że zostanie tam utworzone i utworzono nowoczesne, nowoczesne Muzeum Upamiętniające. Obydwie okupacje. Zresztą, zwiedzający powinni rozpocząć wędrówkę po muzeum od drugiego piętra, gdzie właśnie można zobaczyć na początku taką salę, no właśnie zatytułowaną Podwójna Okupacja, która opowiada właśnie o Węgrach w kontekście tych dwóch, tych dwóch totalitaryzmów. Jest tam oczywiście. Mowa o, o strzałokrzowcach, tak? natomiast nie ma tego aż tak, aż tak dużo. No również dlatego, no, że był to jednak stosunkowo krótki okres w dziejach państwa węgierskiego. Natomiast no, znaczna część muzeum poświęcona jest właśnie terrorowi komunistycznemu. Tak? Jest na przykład taka. Wielka stala muzealna, która ma podłogę, na której widzimy mapę Związku Sowieckiego oraz miejsce, gdzie pozaznaczano obozy sowieckie. Tak? Co ma przypominać o deportacjach ludności węgierskiej w głąb Związku Sowieckiego i pokazać, pokazać to, jak wielkim obszarem są, był, prawda, był, był Związek Sowiecki tak? i jak daleko od swojej ojczyzny byli ci Węgrzy, których deportowano właśnie no tutaj w głąb ZSRR-u, a deportowano około 600-700 tysięcy ludności węgierskiej, więc stosunkowo dużo Węgrów było ofiarami sowieckich represji. Są oczywiście pokazane mundury sowieckie, są pokazane na przykład jest przedstawiona propaganda komunistyczna, jest pokazana historia Kościoła Katolickiego, który, który był prześladowany w tym, tym okresie. Tutaj zresztą jest też taka bardzo ciekawa rzecz, ponieważ żeby trafić do ostatniej części muzeum, czyli do, czyli do, do piwnic, gdzie przetrzymywano i mordowano więźniów, to trzeba, zjechać, to trzeba zjechać windą, a żeby zjechać tą windą z racji na fakt, że ona jedzie strasznie wolno, to wcześniej trzeba obejrzeć to wcześniej trzeba obejrzeć film poświęcony kardynałowi Minchendiemu, co jest w sumie dość ciekawe, ponieważ de facto nie da się po prostu do tych piwnic, które są, że to zabrzmi, no, ale główną atrakcją tego muzeum nie da się tam trafić tak naprawdę bez zapoznania się z tą częścią ekspozycji, tak? To znaczy, można Szybciej lub wolniej przejść przez poszczególne części muzeum, tak? Można się na przykład prześlizgnąć tylko przez część ostrzału krzyżowca, jeżeli ona na przykład kogoś nie interesuje i skupić się tylko na części poświęconej komunizmowi. Można na przykład pominąć, nie wiem, na przykład, część poświęconą nie wiem, propagandzie która zresztą akurat jest moim zdaniem najsłabszą częścią yy, w Terafazie. Yy, można pominąć, nie wiem, na przykład yy, część do, dotyczącą yy, na przykład polityki wobec yy, sektora prywatnego tak no w zależności od tego, co kogo interesuje tak natomiast de facto generalnie tej, tej części poświęconej nicTrendyemu tego filmu ominąć się yy, nie da co tutaj yy, jest yy, bardzo ciekawym yy, tutaj yy, rozwiązaniem przyjętym przez, yy, przez kierownictwo przez yy, panią dyrektor yy, Schmidt która no wiadomo że jest bliską yy, współpracowniczką yy, Wiktora yy, Orbana yy, na no samym no, a same oczywiście no, robią gigantyczne wrażenie. Ciekawe też jest to, że kiedy z nich wychodzimy, to jest też taki korytarz, który przedstawia zdjęcia funkcjonariuszy bezpieki, tak? ponieważ dość znaną. Znanym faktem jest to, że w terrorchazie jest gigantyczna ilość zdjęć poświęconych przedstawiających ofiary systemów totalitarnych, natomiast właśnie też taka ostatnia już powiedzmy część to jest taki korytarz hańby przedstawiający właśnie tych, którzy współpracowali z reżimem komunistycznym i którzy, i którzy mordowali więźniów. Także, także tak, na pewno no myślę, że każdy, kto jest w Budapeszcie, a nie jest to z Polski, daleko do Terrorhazy powinien się wybrać. Przenieśmy się teraz w inną część regionu, państwa bałtyckie. Co tam warto zobaczyć? Państwa bałtyckie, no, jak powszechnie wiadomo, no były oczywiście okupowane przez związek sowiecki były też oczywiście przez krótki czas pod kontrolą pod kontrolą Niemiec, tak i jest to oczywiście prawdą natomiast nie ulega wątpliwości, że to przede wszystkim okupacja sowiecka była wyjątkowo no tutaj e, brutalna i szczególnie ona no tutaj e, w państwach bałtyckich zapadła e, w pamięć. E, więc tutaj można wspomnieć o dwóch Muzeach Pierwsze to Muzeum Okupacji Łotwy, drugie estońskie Muzeum Okupacji i Walk o Wolność. Muzeum Okupacji Łotwy jest oczywiście w stolicy Łotwy w Rydze. Muzeum estońskie jest z kolei oczywiście w Talinie to pierwsze powstało w budynku wybudowanym w 1971 roku w roczni setną rocznicę urodzin Lenina, co zresztą jak rozmawiamy co jakiś czas na temat tego, czy nie można byłoby na przykład stworzyć jakiegoś muzeum komunizmu w Pałacu Kultury i Nauki to myślę, że właśnie tutaj Łotysze pokazują, że właśnie tego typu budynki, tak, które w jakiś sposób były dedykowane przywódcom komunistycznym, właśnie można przerabiać tak, po to, żeby edukować o historii komunizmu. Tak, czy owak, do 1991 roku w tym muzeum prezentowano ekspozycję poświęconą Czerwonym Strzelcom Łotewskim, natomiast w 1993 roku uruchomiono Muzeum Okupacji, Upamiętnia oczywiście zarówno dwie okupacje sowieckie, czyli tę pierwszą z lat 1940-41. Jest wspomniana oczywiście okupacja niemiecka z lat 41 44 a częściowo do, do maja 1945. No i jest oczywiście wspomniana druga okupacja sowiecka, czyli z lat 44-91. Wystawy obejmują oczywiście zdjęcia, akta, filmy, propagandę, różnego rodzaju przedmioty. Jest też rekonstrukcja drewnianego baraku z systemu gułak. Jeśli chodzi o muzeum estońskie, ono jako taki swój główny motyw prezentuje wystawę Wolność bez granic, która opowiada o takich pięciu zagadnieniach, o zbrodniach przeciwko ludzkości, o losie Estończyków w wolnym świecie, o życiu w radzieckiej Estonii, o odzyskaniu niepodległości i czasach wolności. Najpierw, kiedy tam wchodzimy, to przenosimy się... Z czasów II wojny światowej, kiedy no Niemcy oczywiście wywozili do Niemiec, natomiast Stalin wiadomo, że wywoził oczywiście tysiące kilometrów w głąb Związku Sowieckiego. Dużo jest informacji na temat sytuacji zwykłych ludzi żyjących właśnie w tamtych, tamtych realiach. Jest część poświęcona radzieckiej Estonii, podzielona na dwie części. Pierwsza odnosi się do samego reżimu radzieckiego i wyborów ideologicznych, no a druga poświęcona jest kwestiom kulturowym i życiu codziennemu w Związku Sowieckim. Na parterze jest wystawa traktująca o odbudowie suwerenności Estonii od czasów tak zwanej wojny fosforytowej. Ma na swoje korzenie jeszcze w latach 70. i, sto, 70. i stopniowym pogarszaniu się zdolności tutaj w Związku Sowieckim. Problemy no, dotyczyły marnego poziomu y, agrotechnicznego y, rolnictwa sowieckiego, y, niedopa, y, niedostatecznego zaopatrzenia w nawozy mineralne. Y, y, Sowieci doszli do, y, do wniosku, że y, można założyć kopalnie fosforytowe w estońskich kamieniołomach. Y, ich eksploatacja doprowadziła do y, znacznych szkód w środowisku y, naturalnym y, i pod koniec lat 80. powstał ruch społeczny, w Estonii, który no właśnie tutaj działał przeciwko tym kopalniom fosforytowym. No innym takim elementem należy też oczywiście wspomnieć, no to jest tak zwana śpiewająca rewolucja, tak? czyli nocne festiwale organizowane, organizowane w Talinie, gdzie domagano się odzyskania przez Estonię. Niepodległości. Muzeum generalnie powstało na początku XXI wieku. Jest specjalna fundacja, która się nim zajmuje i która też opiekuje się więzieniami KGB, które również znajdowały się w stolicy Estonii. A jakie muzeum jeszcze warto zobaczyć? No to też muzeum, które myślę, że warto zobaczyć, no to jest Stasi Muzeum Berlin. Muzeum opowiadające o. O NRD i o tym, w jaki sposób funkcjonowała niemiecka tajna policja Stasi. No, jest to, jest to obiekt, który z pewnością również jest, również jest miejscem godnym uwagi. Zwłaszcza, że nie jest to też miejsce, które z polskiego punktu widzenia jest specjalnie trudne do, do odwiedzenia, więc myślę, że jeżeli chce się zobaczyć inne niż polskie muzeum poświęcone komunizmowi, poświęcone temu, co Armia Czerwona przyniosła Europie Środkowo-Wschodniej, to być może najłatwiej jest właśnie pojechać do Berlina i zobaczyć właśnie Stasi Muzeum Berlin. Chociaż osobiście uważam, że najlepszym wyborem jest jednak wspominana już Terrorhaza. No pamiętajmy, że ona jest muzeum, które zrobiło na tak wielkie wrażenie na Lechu Kaczyńskim, że kiedy budowano Muzeum Powstania Warszawskiego, to on, w sensie Lech Kaczyński, jako wówczas jeszcze prezydent Warszawy, no, argumentował, że właśnie no, należy się wzorować na terrorkazie. Ale jeżeli komuś zależy na czasie, to zwłaszcza no, osobom z Zachodniej Polski chyba najłatwiej jest polecić po prostu wycieczkę do Berlina, celem zobaczenia Stasi Muzeum Berlina. Dziękuję za rozmowę, za wskazówki i cenne informacje. Dziękuję. Dziękuję.